zostanie skryte pod namiar rodziców, bardzo gorące serdeczne. Witam naszych słuchaczy, szczególnie tych żyjących w szkole zanieczyszczenia ojczyzny, tylko tylko żeby nie tylko każdy bardziej rozmowy mają. Witam na przykład na szkole, ale poszliśmy na pieśni ojczyzna, księdza biskupa Andrzeja Grzegorza, potem serwis informacyjny, w razie mania, potem informacja o codziennej klasie katolickiej i oczywiście w ramach jako twarzy też fragment nauczania świętego Alfonsa Marii Borie, dobrze życia z wymawianym prostu, fragment dzieła umiłowania Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Będą też informacje, będzie oczywiście wspólna modlitwa z intencjami po naszej antenie. Bardzo gorąco zapraszamy i cieszymy się, że jesteśmy obecni w Państwa domach. Nie dostała jeszcze podjęta przez Urząd Organy Państwa, zdecydowała się zająć tą sprawą. Zauważa, że wcześniej Państwo były bezczynne.
przez wzrost PKB stanowiły 3,6% i był wyższy od zakładanego o 0,2 punktu procentowego w tym razie długo wyższy niż w Unii Europejskiej. Powinien im się przeciwstawić.
zbliżył do tych dzieł. Jest nas o wiele za mało. Trzecie, prosimy o pomoc w utrzymaniu Radia Maria i Telewizji Trwam. Nikt nam nie pomaga. Propagandziści, nieżyczliwi oczywiście nam, podawali w mediach, że finansuje nas raz po raz rząd PiS. To jest kłamstwo. Pomagają nam tylko, jak zawsze, chętni słuchacze i telewizorzy. Nie jest łatwo. No i na przykład przyszło o wiele mniej ofiar na te dzieła, niż ich utrzymanie. Na telewizję nawet nie przyszła połowa tego, co potrzeba na utrzymanie z nami. Prosimy o stałą pamięć i wszystko na początku. Czwarte, służymy Panu Bogu. On nie zostawił nas sami na tej ziemi. Z miłości, którą nam dał swego Syna. Tak, pozostał wśród nas, Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy przyjaciół do apostolatu, do wiary, zwłaszcza młodzież. Adorowanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pomocą do tego są pięknie wydane nowy na Najświętszego Sakramentu. Te książeczki są prezentem od Radia Maria dla młodzieży. Nie wolno ich sprzedawać, ale prezentować tylko chętnej młodzieży. Starsi mogą sobie kupić. Są różne wydawnictwa, jest wydawnictwo Homodei. Inne. Są w różnych miejscach dostępne. Przyjaciół pragnących być pośrednikami. Przekazanie tego prezentu dla młodzieży proszę o zwracanie się do Ojca Mariana Sojki w Radiu Maria Toruń. Panu zapraszamy do wspólnej modlitwy na Antenie Radia Maria, na modlitwy lęcowej, by polecać intencje wszystkich naszych przyjaciół, dobrodziejów, ale też modlimy się do chorych, cierpiących, samotnych, za naszą ojczyznę, do Radia Maria i Telewizji Trwam. Polecamy też intencje Ojca Świętego Franciszka, który za tydzień już będzie w Polsce i polecamy też intencje młodzieży nierozumnej. Zapraszamy do tego, by teraz telefonicznie składać intencje modlitewne, potem wspólnie się modlić. Dzisiaj chcemy rozważać tajemnicę radosną, tajemnicę narodzenia Pana Jezusa. Dziękujemy i za wszystkich upominek muzycznych.
zapalić o Radzie Maria, chociaż każdy pacjent jednak tam do filozofii jest jeszcze, więc zapal się dostaje, że słyszeli tą wypowiedź historię, który za chwilę będzie dla Państwa komentowany, a zanim jeszcze odpowiedź na pytanie o Słowo Boże, udzieli się profesor Michał Gawron z Wykonosławie Świętego, a też zdamy się piękną pieśnią, nie już mi wszystko wyjaśniło, ale dalej kusi do słowa wiersza, płaca świętego, świętego Jana Pawła II. Zapraszamy gorąco dalej do bycia aktualnym nocnym razem z Radiem Maria, zapraszamy do tego, żeby w tym czasie właśnie być, modlić się i słuchać programu dla nas przygotowanych. A teraz już zakazana historia. Bardzo często możemy usłyszeć, że Hitler doszedł do władzy w sposób demokratyczny. Takie stwierdzenia można było usłyszeć nawet w polskich mediach ostatnich tygodni. To jedno z największych kłamstw w historii, które zostało mocno zakorzenione. Niemieccy narodowi socjaliści tak naprawdę pojawili się na dobre na scenie politycznej Republiki Weimarskiej w 1928 roku, kiedy weszli do niemieckiego Reichstagu, ale daleko im było jeszcze do przejęcia władzy w Niemczech. Na początku lat 30. można było w Niemczech mówić nawet o pewnym spadku poparcia dla Hitlera i NSDAP, jego narodowo-socjalistycznej partii. W 1932 roku Hitler bardzo wyraźnie przegrał z Paulem von Hindenburgiem wybory prezydenckie. Nie mógł więc liczyć, że tą drogą dojdzie do władzy. Wprawdzie w lipcu 1932 roku jego partia zdobyła 230 mandatów, stając się największą frakcją niemieckiego Reichstagu, ale nie oznaczało to, że może ona automatycznie przejąć władzę. Prezydent Paul von Hindenburg nie chciał powierzyć Hitlerowi urzędu kanclerza. Hindenburg nie cierpiał wręcz wodza NSDAP. Hitler zwrócił wówczas maskę parlamentarnego legalizmu i otwarcie zaczął nawoływać do walki z niemieckim rządem. Bojówki NSDAP zaczęły wówczas nagminnie stosować przemoc i terror wobec wszystkich swoich politycznych przeciwników. Hitler zaczął również wybierać na różne sposoby presję na Hindenburga, aby ten mianował go wreszcie kanclerzem. Ale Hindenburg był nieugięty. Potrafił jedynie zgodzić się na wejście partii Hitlera do koalicyjnego rządu niemieckiego. To z kolei nie interesowało Hitlera. Kluczowym krokiem Hitlera, który zaprowadził go do władzy w Niemczech, było spotkanie, jakie zostało zaaranżowane w dniu 22 stycznia 1933 roku. Obok Hitlera i jego partyjnych towarzyszy brał w nim udział pułkownik Oskar von Hindenburg, syn urzędującego prezydenta. Na tym spotkaniu Hitler wprost zakomunikował Oskarowi Hindenburgowi, że jeśli jego ojciec będzie dalej odmawiał mianowania go kanclerzem, to wówczas Hitler w Niemczech stawi się o oszustwa, jakich mieli dopuścić się Hindenburgowie, odkupując pieniądze państwowego programu Ostkirche, przeznaczonego dla krótkich prowincji mających rodowy Hindenburgów w Obrodzinie czy Kutach. Hitler zakomunikował wówczas Oskarowi Hindenburgowi, że pieniądze te zostały przez jego rodzinę wydane niezgodnie z prawem. Wspomniał mu również, że jego ojciec przekazał mu wspomniany majątek jako darowiznę, a od niej nie został nigdy odprowadzony podatek, jak nakazuje niemieckie prawo. Ale Hitler zasugerował również młodemu Hindenburgowi, że to jedynie część wiedzy na temat jego rodziny, jaką dysponuje, a jej pełne ujawnienie naraziłoby na szwank nie tylko samego prezydenta, ale całą rodzinę Hindenburgów. Hitler nie tylko szantażował młodego Oskara Hindenburga, starał się również przekupić go, obiecując mu szybki awans generalski i wielką wojskową karierę. W każdym razie Oskar Hindenburg, wracając do domu po tym spotkaniu, miał powtarzać pod nosem jedno zamienne zdanie. Nie ma już innej możliwości, jak mianować Hitlera kanclerzem.